Erster Preisflug, Thulei. Sehr schön. Genau wie bei den anderen. Genau so wie dann. Super. Ale drei Uflese gleich. Tak, witam wszystkich. Nie nakręcam przelotu, bo to takie szybkie loty. Tylko tutaj zobaczymy listę oddziałową. Jak to było, ale widzę, że 21.14. Tutaj jest lot 100 km, pierwszy konkursowy. Tu jest, zacząłem 23. Zrobiłem w oddziale 24 konkursy na 54 włożonych, 44 ponad procent. W rejonie zrobiłem 51,9%. Także na czwartym miejscu byłem po pierwszym locie, ale widzę, z jakim przyjechałem teraz, to już jest lista z drugiego lotu. Zobaczymy z drugiego lotu. Widzę, że tutaj jest. Tak, koledzy, ten drugi lot mamy, to było 124 km. Tu zrobiłem 53 zakoszowane, 23 w oddzielnie, 43 ponad procent i 25 w rejonie, 47%. Zacząłem 6, 7. Fajnie się dały. Tamtym razem zakończyłem 54 i normalnie w soboty jeszcze wypuściłem, pokąpały się i polatały, jeden gołąb zniknął koło domu. Tym razem zakończyłem 53 w domu i jak rano wypuszczam, to oni odchodzą, to mam aż stracha, to kiedy to było. W czwartek bodajże przyszły gołębie, normalnie weszły, patrzę 9 nie ma, ale dobrze, dzięki Bogu przyjechałem z pracy, to były wszystkie w gołębniku. Także tutaj zobaczymy sobie mistrzostwa. Dla Państwa to jest parę minut, dla mnie to 3 tygodnie, bo to jest drugi lot i nagramy trzeci lot też przełożony na niedzielę. Mistrzostwo na młode, tu jest. No i tu właśnie jestem na drugim miejscu. Po dwóch lotach jest ok. Także ja tam się nie nastawiam na wynik, ale jak będzie, tak będzie. One muszą zrobić program. Dopiero na roczne będzie widać, jak ten. No to są lepsze młode, tu już mam 3 i 8. Ten fajnie nawet siadł. Tamtym razem 25, tym razem 6 na oddział. No tak to wygląda tam. Jak mówiłem, to wszędzie misz. Jest ok. Wspólne gojemniki widzimy, jak jest. Gdzieś są bardzo ciężko, gdzieś w miarę. Także to tam lepiej, tam gorzej. Na razie to się jeszcze rozkręca wszystko, pół lotu mamy na wspólnych, no będziemy obserwować. Także jak mówię, jeżeli ktoś jest w czym jeszcze zainteresowany, proszę pisać, dzwonić, nie ma najmniejszego problemu. Także mówię, jeżeli się da coś ukręcić, ukręcimy, jakie wideo. Tam trzeci lot będzie taki pod wiaterek właśnie ten, tam bodajże 180 km, no tam można będzie coś obejrzeć. Także jeżeli wszystko będzie dobrze, to tutaj właśnie dziś już mamy piątek wieczór, to jutro koszuje się 27 i 28 mamy lot. Także do zobaczenia. Tak, witam wszystkich, mamy 28 sierpnia, trzeci lot, 180 km pod wiatr, ciepło jest, puścili dopiero po 11.10, także nie, może być ciężko, 2,5 godzinki tak liczę od. Zobaczymy, do tej pory, tak jak mówię, na poprzednich, tam nie zgubiłem nic. No i mamy teraz już grubo ponad 2 godziny, 2 godziny 10 minęło od puszczania. 53 zakoszowane. Tam pokazywałem, że jestem po dwóch lotach, jestem na drugim.
No i będziemy oczekiwać. Lekko pod wiaterek, lekko mocniej, mamy podmuchy. Ciepło jest, granica około 30. Także czekamy, nakręcimy, jak to się pokaże. Tak, mamy pierwszego. Pico, tá? Yeah, parece que yeah. А то за то, что ты еще моя систа, да? Он штуку пластмассы достаточно. Ага. Teraz się pokazali, mamy już 6 i 7. Jeszcze один. Три ми нарахували. Чотири. Все два прилетели. А я далеко мне здесь. Я. Tak, i następne dwa. Mamy 11 odbitych na zegarze, dwa w niebie. Także to nie idzie tak za wesoło. 6 minut przerwy między tym pierwszym a
Potem pięć przyszło, tak, między pierwszą a drugą. Te mewki fajna sprawa. Tak. Tylko że nie tam poleciał gdzie trzeba. No jest kilka, znowu to było 17 chyba teraz. Tutaj do procenty były 18 jest. Także widzimy 14:25, 20 minut, 18 gołębi. Także koledzy, będziemy kończyć tą modelację, bo nie kopają. Potem dogramy. Na wieczór jak będzie lista, zobaczymy jak to będzie. Także do usłyszenia. Tak koledzy, mamy listę. Lista jest, myśmy dopiero nie mieli czasu w niedzielę, ten rak misz to dopiero wczoraj otworzył, dzisiaj mamy wtorek. W poniedziałek była lista otworzona. W oddziele posadziliśmy 1461 gołąb, te dwa lata na miarę poszło, ten trzeci był ciężki, ale tak u jednej lepiej, u drugiej gorzej. U mnie w miarę to poszło, przepraszam. Zakoszowałem 53, tak jak mówiłem. 4 gołębi brakuje, na noc brakowało 8. 4 wczoraj doleciało, no i 4 brakuje. Siadały w oddziele 12, potem była przerwa, tak jak widzieliśmy 14:05, potem zaczęły siadać. Lekkoż przerwamy, ale konkurs trwał. 12 zacząłem, 52 i poszło. Tutaj widzimy, w oddziele zrobiłem na 53 zakoszowane 34 konkursy, ponad 60 grubo procent, prawie 65. Uważam, że jest dobry wynik. W rejonie zrobiłem o 2 konkursy więcej, 67,9, prawie 70%. Także uważam, że wynik jest dobry. Gołąbki są i tutaj właśnie przeglądałem od kolegów Baranowskich, jest jeden z kompletem, nawet nie wiem co to za gołąb, muszę go zobaczyć, tym razem 85 usiadł, no ale ważne, że są. Jednego brakuje gołębie od kolegów Baranowskich, dwa, brakowało 3 na noc, 2 wróciło, 2 są w konkursie, tutaj jeszcze jest jeden, ta 23-46, ten ma akurat jeden konkurs. No ale to gołębie młode przelecą. Co przelecie zostaje na roczne. Zobaczymy sobie na mistrzostwa. Mistrzostwa gołębi młodych. Gdzie to będzie? Tutaj. Jestem nadal na drugim. Mirek wyprzedził. On był bodajże trzeci albo czwarty po drugim locie i skoczył na pierwszy. Jest ode mnie prawie 50 punktów więcej. No jeszcze jeden lot jest, zobaczymy jak to pójdzie. Ten kolega był po drugim locie na pierwszym, skoczył na trzecie. Takie są loty, takie są. Jemu tutaj fajnie, no znaczy lepiej mu usiadły, powtórzyły. Czyli ma punktami tam trochę lepiej. No u mnie tak siadły. Także lepsze gołębie młode, zobaczymy sobie też. No on ma drugiego, ja mam trzeciego, szóstego, no i tam potem dalej. Także druga pozycja jest, no ale mi tam na wyniku nie zależy. Tam kto wygra, ten wygra, będę na podium, to będę, nie będę, to nie będę, mi to nie przeszkadza. No i tutaj właśnie liczyłem 3 na 3, bodajże chyba jest 12 czy coś, zaraz zobaczymy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tak, 12 gołębi, liczy się piątka, ostatni lot zobaczymy,
będzie w granicach, nie wiem, tam 250 km czy coś, bo potem mamy jeszcze jeden 300 coś regionalny, ale on się nie liczy do oddziału, tak już od 2 lat czy od 3 przegłosowali, żeby się nie liczył, bo niektórzy nie układają. To było chyba nas 2 osoby, czy coś, żeśmy głosowali, żeby się liczył. To jednak bardziej taka uczciwa walka by było, taki lot, no ale jak jest, tak jest, nieważne. Także tutaj mamy też wspólne gojemniki. Na jednej lepiej, na drugiej gorzej i tak dalej. Dzisiaj akurat mamy Algarve leciało. Pierwszy lot konkursowy 168-170 km. Brakuje jeszcze 700 gołębi. Także ja tam 4 gołębi mam. Coś się zawiesza. I 4 powróciły. Jeden gdzieś tam się na treningu zawieruszył, ale to tak było. Także możemy opisać tutaj goc. No i widzimy 281, 860, przyszły miary dobrze, to godzina 9.37, 9.47, 9.48, ten później tak przyszedł za godzinkę 1, no ale te miary, także wszystkie są w komplecie 4, no i zobaczymy jak to dalej pójdzie, jak będzie możliwość, jak lot będzie w sobotę, nagramy, nie będzie, może będzie zaś przesunięty, bo dzisiaj znów pokazuje, że sobota nie bardzo. To już mamy 2 loty przesunięte na niedzielę, no ale zobaczymy jak to będzie. Także gołębie jeszcze mamy. Oddział obok. Widzimy ten kręcił. Tam samo puszczalnie, to jesteśmy w rejonie. Oni mieli tamten lot zły, one leciały inaczej. Teraz po trzecim locie lecimy razem w rejonie. To one kręcili 5 godzin konkurs. Myśmy kręcili 59 minut, no godzinę powiedzmy. I oni mieli mniej gołębi posadzone, no 440 gołębi, 15 hodowców. Myśmy mieli posadzone 1461, w rejonie mieliśmy 2600 coś ponad. No, także widzimy, tutaj też godzinę kręcili, minuta, tutaj 1,5 godziny, tutaj też 5 godzin. Tutaj 5 godzin, także to nigdzie, nigdzie katastrofalne loty. Tak jak powtórzę się jeszcze raz, u nas w miarę to poszło, także niektórym brakuje dużo też gołębie, widzimy porobili ludzie tam na 90-26 konkursów, tutaj na 35 konkursów, niektórzy lepiej porobili, niektórzy, tutaj widzimy 0 na 39, no tutaj Mirek zrobił dobrze, 68 na 110, no ale niektórzy, tak jak mówię, tutaj 104 na 29, także... Także tak to jest, koledzy. No i czekamy, co będzie dalej. Zbliżają się finały, to tam może zobaczę, jeżeli będzie czas i wszystko pozwalać. Bodajże gdzieś tutaj chyba Giełon będzie robił finał. Albo tutaj, nawet nie wiem, jak tam Giełon ci wygląda. Chyba tutaj będzie ten finał. No zobaczymy zaraz, jak to będzie z Giełontem. Regulamin, tutaj gdzieś mamy znaleźć te loty. To teraz oni mieli bodajże 315, czy co to było, zaraz zobaczymy. Nie, 187, to czyli to był ten lot chyba, czwarty. To jeszcze mają lotu, to się przedłuży, to prawdopodobnie pojadę, jeżeli to wszystko wypali. Także na Giełoncie też tam mam. Po tym drugim locie też są wszędzie straty, no to mam 13 gołębi. Miałem 21 albo 2 wysłane, bo tam miałem i gratisy i 3 drużyny wysłałem. To 13 jest. Asach też tam coś tam się pokazuje na rogowo. Wiemy, że drugi lot też był ciężki. Wyniki indywidualne. Także 4 było zakoszowane na ten lot, 3 mam z powrotem i wszystkie 3 w konkursie, tak akurat zapali końcówkę, to wyszło jeszcze 2 gratisy. 2 gratisy jeszcze wyszło w tym, także na przyszły rok chyba znów się da. Jeden jest z kompletem, ten 215, to możemy sobie zobaczyć na klasyfikację asową. To
jest 61 letnikiem, no tam jeszcze loty będą, zobaczymy jak to będzie. Klasyfikacja drużynowa jest 47 po 3 lotach. No także jeszcze walczymy, jeszcze jest 3 gołębie. Mówię na, jeden, tam było 7 gołębi, 5 plus 2 rezerwowe, jeden zginął tam na treningach czy na oblotach, nie wiem, było ich 6. I ten pierwszy był katastrofalny, taki co naginęło tam prawie pół, to 2 mi zginęło. No i z tego właśnie teraźniejszego, co był 26, to też mi jeden nie doleciał. Znaczy tam jeszcze lecą gołębie, ale widzimy nawet dzisiaj jeszcze 2 doleciało, no ale to już jest ciężko, jeżeli gdzieś wszedł, także chyba to jest normalne, zagraniczny gołąb, jak wejdzie gdzieś tam Belg, czy Niemiec, czy Holender, to raczej już nie puszczą, no ale jest jak jest, nie ma gołębia, to gadać musimy dużo. Także koledzy, będziemy czekać, zobaczymy, pozdrawiam, wszystkich dobrych lat.